Przerywamy blok informacyjny, by przekazać najnowsze doniesienia z Detroit. Joss? Tak, Michael. Przed chwilą żołnierze przypuścili atak na barykadę, mimo że defekty protestowały w pokojowy sposób. Najprawdopodobniej zadecydowały, by położyć kres demonstracjom defektów z użyciem siły. North! Aj, nie zdążyłem. Nie wiem, czy to coś da. Ale kto wie? Kurde, machanie padem wcale nie jest takie spoko, jakby się mogło wydawać. Nie zawsze to załapuje za pierwszym razem. Jeszcze żyje. No to by było chyba na tyle. Jest opcja. Dzięki, Michael. Oddaję głos do studia. Chwila, chwila! Coś się chyba dzieje. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little. Just a little while longer. Pray on. Just a little while longer. Nie wierzę. Defekty. Defekty coś śpiewają. Każ im się wycofać. Zdaje się, że... Tak, wojsko naprawdę się wycofuje. Dzisiaj o świcie, 11 listopada 2038, tysiące androidów przypuściło atak na miasto Detroit.
Według naszych sprawdzonych źródeł prawdopodobnie wydostały się z magazynów Cyberlife, do których najpewniej włamały się wcześniej defekty. Ze względu na ich miażdżącą przewagę liczebną oraz duże zagrożenie życia ludności cywilnej, nakazałam wojsku wykonać odwrót. W chwili, gdy mówię te słowa, trwa ewakuacja całego miasta. W nadchodzących godzinach zamierzam zwrócić się do Senatu, aby ustalić naszą odpowiedź na tę bezprecedensową sytuację. Mam świadomość, że nasze społeczeństwo jest mocno poruszone problemem defektów. Być może nadeszła właśnie pora wziąć pod uwagę niewiarygodną dotąd możliwość, że androidy stanowią jednak nową, inteligentną formę życia. Jedno jest pewne. To, co się wydarzyło w Detroit, odmieniło nasz świat na zawsze. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i ich obywateli. Udało ci się, Markus. Udało się nam. To dla nas historyczny dzień. Ludzie nie mają teraz wyboru. Muszą nas wysłuchać. Dzisiaj po wielu trudach udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Oho. Amanda? Amanda! Co? Co się dzieje? To, co planowaliśmy już od początku. Naruszono ci integralność, stałeś się defektem. Wystarczyło poczekać, aż będzie można przejąć kontrolę nad twoim programem. Przejąć kontrolę? Nie możesz tego zrobić! Obawiam się, że mogę, Connor. Nie masz czym się martwić. Postąpiłeś zgodnie z programem. Wykonałeś swoją misję. Amanda! No, ładnie. Muszę mieć jakieś wyjście. Tylko gdzie? Przy okazji zawsze zostaje w programie 200 awaryjnych. Tak, wiem, pamiętam, tylko nie wiem, gdzie go szukać. Lampeczki wcale nie ułatwiają. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Bo przecież wcale się nie różnimy. Jak oni tworzymy naród. To wcale nie jest zabawne. Jak przejść, tak? Super. Żeby on się jeszcze potrafił poruszać szybciej. Może to, co żeśmy wtedy dotknęli.
Noż. I tak dzisiaj. Właśnie dzisiaj rozpoczyna się najtrudniejsza walka. No Connor, ty... Padałaku. Moment, w którym musimy zapomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi stwórcami, ale i oprawcami, jednak jutro musimy stać się partnerami. A może nawet przyjaciółmi. Bo czas gniewu dobiegł już końca. Teraz musimy zbudować wspólną przyszłość opartą na tolerancji i szacunku. Żyjemy tak jak oni i jesteśmy tak samo wolni. Przynajmniej Markusem nam się udało zrealizować cele. Jesteśmy wolne, Alice. Wolne! Alice... Obudź się. Obudź się! No nie strasz mnie, ty mała gnido. Kocham cię, Kara. Ja też cię kocham. Ja też cię kocham. Czyżby koniec? A no koniec, moi drodzy. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem i o czym mówiłem na samym początku. Sporo emocji. Zdarzyło się nawet uronić łezkę lub dwie. No cóż, dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, zapraszam do kolejnych materiałów i z tego miejsca mogę życzyć wam tylko wyrozumiałości i akceptacji. Trzymajcie się ciepło, Żaba2501 odmeldowuje się. Hej!
Czyżby zostali partnerem na stałe? Thank you.
Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się inaczej. Czuję się kimś, osobą. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Ale będę wolna. Zgadzasz się, żebym odeszła? Nie zapomnę twego wkładu w moje życie. Dziękuję.